kochani, witajcie w naszym kolejnym filmiku. Dziś wraz z Bąkiem w ramach spóźnionego poniedziałku z klasyką zapraszamy Was na Classics Book Tag, czyli tag książkowy poświęcony klasykom, które po prostu uwielbiamy, także nie mogliśmy oprzeć się temu tagowi, koniecznie musimy go zrobić. Link do oryginalnego tagu znajdziecie w opisie poniżej i myślę, że nie ma co już tego przedłużać, także zaczynamy. Popularna klasyka, która Ci się nie spodobała. W Polsce takim popularnym klasykiem jest na przykład Pan Tadeusz z Mora Liceum. Bardzo, ale to bardzo nie lubiłam Pana Tadeusza. Okropna lektura. Może teraz zmieniłabym zdanie na jego temat. Wiadomo, że z biegiem lat czasami nasze opinie na temat różnych książek się zmieniają. W każdym razie wtedy, mimo iż tę książkę naprawdę trudno mi się czytało, pamiętam, że musiałam ją zmęczyć, ponieważ nasza polonistka zawsze robiła takie treściówki. Zanim zaczęliśmy omawiać jakąś książkę, to dostawaliśmy taką kartkówkę z treści tej książki. Dzięki temu nasza polonistka wiedziała, kto tę książkę przeczytał, kto nie i tak dalej, więc musiałam to zmęczyć. Naprawdę musiałam to zmęczyć i nie wspominam tego zbyt dobrze. O którym wieku, okresie historycznym lubisz najbardziej czytać? 15, 16, 17 wiek, zwłaszcza XVII-wieczna Francja. Ulubiona bajka. Dość trudne zadanie, ponieważ nie potrafię wybrać tej jednej klasycznej bajki, którą uwielbiłam, która była najlepsza, ponieważ lubiłam wiele bajek i wiele baśni. Jakiś czas temu zresztą nagrywałam filmik o moich ulubionych ekranizacjach, ulubionych baśni z dzieciństwa i tam mówiłam m.in. o Rumpelstiltskim, nie wiem, czy dobrze go wymówiłam, o Kopciuszku, chyba Ośla Skórka tam się pojawiła, Piękna i Bestia i coś jeszcze, już za bardzo tego nie pamiętam. Także odsyłam Was do tego filmiku. Do tego mogłabym dorzucić Czerwonego Kapturka, Brzydkie Kaczątko, Gęsiareczkę. Bardzo lubiłam Sinobrodego, to chyba moja ulubiona baśń. Chociaż nie wiem, bo ja kocham wszystkie baśnie, więc naprawdę trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Klasyka. Nieznajomości, której wstydzisz się najbardziej. Może nie wstydzę się tego, że jeszcze tego nie przeczytałam, ponieważ nie uważam, żeby to był jakiś powód do wstydu. Ale na pewno chciałabym bardziej poznać rosyjskich klasyków, zwłaszcza Dostojewskiego. Czytałam jedynie Biesy oraz Zbrodnie i karę. Chętnie przeczytałabym jego inne powieści. 5 klasycznych powieści, które planujesz przeczytać w najbliższym czasie. Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell, Don Quixote z Man czy Cervantesa, Nędznicy Wiktora Hugo. I są to klasyki, które planuję sobie odświeżyć. Północ i południe, a także Panie z Cranford Elizabeth Gaskell to klasyki, których jeszcze nie przeczytałam i które mam nadzieję uda mi się pochłonąć w najbliższym czasie. Ulubiona współczesna powieść bazowana na klasyce? Nie mam takiej powieści, jeszcze niczego takiego nie czytałam, albo po prostu sobie tego nie przypominam. Wiem, że Cinder Marisy Meyer bazuje na Kopciuszku, ale jeszcze nie czytałam tej książki. A nawet gdybym ją przeczytała, to trudno mówić, że to moja ulubiona powieść bazowana na klasyce, skoro nie miałabym żadnego wyboru, nie miałabym z jakich książek wybierać, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się odpowiedzieć na to pytanie. Ulubiona ekranizacja filmowa lub serialowa? Nie potrafię wybrać tylko jednej, ponieważ bardzo podoba mi się to, co na przykład Peter Jackson zrobił z Władcą Pierścieni. Ta ekranizacja jest po prostu kapitalna. Uwielbiam też produkcję BBC. Bardzo lubię serial Duma i Uprzedzenie z Colinem Firthem, który jest po prostu idealnym panem Darcy. Kocham Sherlocka miłością bezgraniczną. Mam też na przykład bardzo duży sentyment do Alicji w Krainie Czarów. Chodzi mi o musical z 1985 roku, także nie potrafię wskazać tylko jednego filmu czy tylko jednej ekranizacji, ponieważ jest tego po prostu stanowczo za dużo. Najgorsza adaptacja klasyki. Będę bluźnić, ponieważ kocham Nędzników, uwielbiam muzykale, no ale niestety to połączenie mi się za bardzo nie spodobało. Nędznicy, musical, film. Nie do przejścia, robiłam chyba z milion podejść do tej produkcji i zawsze gdzieś tam w którymś momencie przysypiałam. Aż w końcu któregoś dnia udało mi się ją zmęczyć, ale niestety była to droga przez mękę. Ulubiona szata, szaty graficzne, których chcesz mieć więcej w swojej kolekcji. Jeśli chodzi o polskie wydania, wydaje mi się, że króluje tutaj seria Angielski Ogród, która jest po prostu przepiękna. W ramach tej serii możecie kupić m.in. Wichrowe Wzgórza Emily Brontë, Dumę i Uprzedzenie Jane Austen. I są to wydania pełnowymiarowe, w twardej oprawie, duże, z obwolutą, a także wstążeczkami.
Możecie kupić też wydania tańsze, w twardej oprawie, ale bez obwoluty, bez wstążeczek, jak na przykład Panie z Cranford Elizabeth Gaskell, a także Północ i Południe, już Wam te książki pokazywałam. Jeśli chodzi o zagraniczne wydania, bardzo podoba mi się seria Penguin Classics, reprezentowana u mnie na półkach przez Nędzników Wiktora Hugo. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się, jak ta książka została wydana. A tak w ogóle króluje kolekcja Barnes & Noble. Nie widziałam piękniej wydanych klasyków. One są po prostu cudne, przewspaniałe. W domu mam 3 baśnie braci Grimm. Zobaczcie, jak to jest wydane, skórzana oprawa, w środku bardzo dużo ilustracji, do tego takie złocone brzegi, po prostu cudo, cudo, cudo. Kolejną książką, którą z tej serii mam, jest Portret Doriana Graya i tutaj te brzegi są niestety takie zielone, ale to jest tak pięknie wydana książka, że jestem w stanie wybaczyć również te zielone brzegi. No i oczywiście książką, którą uwielbiam najbardziej, jest Alicja w Krainie Czarów, wydana przecudnie. Z przodu mamy Alicję, z tyłu mamy Szalonego Kapelusznika. Pokazywałam Wam już tę książkę kilka razy, jest naprawdę pięknie wydana. Są tutaj wszystkie dzieła Lewisa Carrolla, po prostu coś wspaniałego. Mało znana klasyka, którą chciałabyś polecić każdemu. Klasyka, którą chcę Wam polecić, ona jest znana i to jest bardzo, ale to bardzo znana. Chodzi oczywiście o Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima, ale nie chodzi mi o pierwszy tom, bo wydaje mi się, że wszyscy poprzestają właśnie na pierwszym tomie, czy to ze sprawą ekranizacji, czy ze sprawą tego, że nawet wydawnictwa, tak jak teraz wydawnictwo Znak, wznawiają tylko Trzech Muszkieterów, zapominając o dwóch pozostałych częściach tej naprawdę niesamowitej trylogii. Chodzi oczywiście o W 20 lat później, naprawdę uwielbiam, a także Wicehrabiego de Bragelonne, który składa się z 3 części, 3 naprawdę cudownych, wspaniałych części. I tutaj może dodam, że na przykład, żeby Was zachęcić do Wicehrabiego de Bragelonne, to właśnie z tych książek wyciągnięto wątek Człowieka w żelaznej masce. Pewnie widzieliście kiedyś ekranizację Człowieka w żelaznej masce, chociażby tą z Leonardo DiCaprio, to właśnie wątek wyciągnięty z Wicehrabiego de Bragelonne, także polecam Wam te książki, polecam Wam bardzo W 20 lat później Wicehrabiego de Bragelonne oraz oczywiście Muszkieterów, od których wszystko się zaczyna. Koniec pytań, czas przejść do konkursu zorganizowanego we współpracy z Bońkiem, a także księgarnią internetową Bonito, do zdobycia Wichrowe Wzgórza Emily Bronte z serii Angielski Ogród. Mam nadzieję, że się cieszycie. Aby zdobyć tę książkę, musicie odpowiedzieć na pytanie: najgorsza adaptacja filmowa, serialowa to? Odpowiedź uzasadnij. Chodzi oczywiście o adaptację, ekranizację jakiegoś klasyka. Macie czas do 12 lipca, dzień później wyłonimy jedną osobę, do której powędruje ta książka. Raz jeszcze to podkreślam, ufundowana przez księgarnię internetową Bonito. I to tyle na dziś, tyle jeżeli chodzi o nasz tag. Na koniec tagujemy Anię z Książkowej Krainy Czarów, tagujemy też Olgę z Wielkiego Buka, ponieważ ona uwielbia klasykę, może też Ewelinę Mierzwińską, kogo jeszcze można by tutaj tagować, Esę. Esa czyta, ona też uwielbia klasykę, także dziewczyny, mam nadzieję, że podejmiecie się tego wyzwania. Bardzo dziękuję za obejrzenie naszego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pa.